Cześć z tej strony Damian na wazę Skating School. W tym materiale popowiadamy sobie wszystko. W zasadzie wypisałem 12 punktów. O ostrzeniu łyżew. Jest tam zawarte moim zdaniem wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat ostrzenia łyżew. Jeżeli interesuje cię temat, jak rozpoznać, czy łyżwy są naostrzone, jak często je ostrzyć, gdzie ostrzyć, jakie są rodzaje szlifu, jakie są rodzaje płus i wiele, wiele innych zagadnień, bo tak jak powiedziałem, jest ich aż 12, to ten film jest skierowany do ciebie. Zapraszam. Ok, w takim razie zaczynamy od punktu numer jeden, czyli łyżwy nie są fabrycznie ostrzone. Kupując nowe łyżwy, musisz je naostrzyć. Trzeba za to dodatkowo zapłacić. To jest podstawowy serwis, jakby z łyżwami. Nowe łyżwy nie są naostrzone. Żaden producent tego nie oferuje. Oprócz tam są takie płozy T-blade, ale to później o nich będziemy rozmawiać, to jest faktycznie wyjątek natomiast uznajmy to za taką poddziedzinę łyżew czyli osoby, które już się tym interesują na pewno o tym trochę wiedzą, te, które nie no to później o tym opowiem, natomiast jeżeli kupujesz łyżwy dla siebie, dziecka, rodziny i chcesz po prostu na nich pojeździć, to musisz je naostrzyć. Nie idź w nich od razu na ślizgawkę. Nawet gdy ty sobie je weźmiesz do ręki i sprawdzisz, no takie nawet są ostre, wyglądają, że są ostre. Jakiś tam rowek widać, one nie są naostrzone. Ta geometria tej płozy jest totalnie inna, a łyżwy to sport na milimetry i naprawdę dobre ostrzenie to jest. 90% sukcesu, bo nie ma mistrza olimpijskiego, mistrza świata, który jeździ hokejowo-figurowo jakkolwiek, panczenista na łyżwach i który potrafi wejść na łyżwy nie naostrzone i jeździć tak jak wcześniej. Jakby nie ma takiej możliwości. Jeżeli dasz złe łyżwy zawodowcowi, to on na nich nie pojeździ. Jeżeli są źle naostrzone, po prostu. Mm. Także nowe łyżwy nie są naostrzone i po zakupie musisz to zrobić. No w porządku, skoro nie są naostrzone, no to gdzieś je trzeba naostrzyć. I teraz pytanie, gdzie je naostrzyć? Otóż bardzo mocno uważajcie na przypadkowe punkty ostrzenia. W dużych sieciowych sklepach również niestety nie mają pojęcia, jak dobrze ostrzyć łyżwy, i mam przykłady wielokrotne. Sam nawet sprawdzałem, przychodziłem, ostrzyłem. Tragedia. E, nie będę tutaj wymawiać nazw, bo wiadomo, nie wolno i nie, jest to nie po Natomiast. Szukajcie sklepów specjalistycznych, bądź szukajcie ośrodków, w których jest zawodowy hokej, w którym jest figuro, figurowa szkoła jakaś. Tamci albo pancerniści, tamci ludzie muszą gdzieś ostrzyć swoje łyżwy, więc gdzieś w tym rejonie, gdzieś tam na pewno będzie po prostu profesjonalny punkt do ostrzenia łyżew i tym się kierujcie. Nie kierujcie się tylko tym, że jest łatwo wziąć i nie wiem, naostrzyć w punkcie na ślizgawce ogólnodostępnej, po prostu gdzieś tam na orliku, e, czyli tych otwartych lodowiskach, albo też i zamkniętych. Często jest tak, że po prostu stoi tam człowiek bez doświadczenia, bez wiedzy i po prostu ostrzy na ostrzy z ręki, ostrzy belejak, Nie pyta się, jak ostrzymy, bo wiecie, ostrzenie łyżew nie jest jedno i to samo dla wszystkich. To jest Duża wiedza i po to jest ten film, żeby wiedzieć w ogóle, jakie są rodzaje szlifów, jak to wygląda i tak dalej. Natomiast nie wolno oddawać swoich łyżew byle komu, ponieważ to tak jakbyście no kompletnie na innym sprzęcie jeździli, kompletnie na innym sprzęcie. I tego trzeba się pilnować, szukajcie dobrych sklepów, a jak... Dobrych punktów z ostrzeniem, a jak znaleźć, to już Wam powiedziałem. Szukajcie w tych punktach, gdzie są zawodowcy, oraz jeżeli nie ma tam zawodowców, albo chcecie dodatkowo kogoś sprawdzić, bo przypuśćmy, że stoi przed Wami młody chłopaczek, który ma 20 lat i on Wam będzie ostrzyć łyżwy, no i chcecie sprawdzić, czy on ma pojęcie w ogóle o tym, co on robi. Zapytajcie się Pana, osobę, która Wam będzie ostrzyć, bo to niekoniecznie musi być Pan, czy naostrzy Wam na przykład na jeden cal, albo na pół cala, albo na. 3 8, tak? Czyli bardzo już głęboko. Zapytajcie się jaki by wam polecał. Jeżeli nie rozumie tych stwierdzeń albo 21 mm. Bo to jest cale milimetry, wiadomo, że to jest europejskie milimetry albo cale tam Ameryka północna, południowa. Chociaż nie wiem, czy w południowej też calami posługują się, nieważne. W każdym bądź razie to są te dwie jednostki miar, którymi określamy, jak się ostrzy łyżwy, jakiej głębokości jest ten rowek. O tym rowku sobie jeszcze porozmawiamy. Natomiast możecie komuś jakiś taki challenge dać, jakby spra sprawdzam Cię, tak? Przychodzisz i mówisz, że poprosiłbym tutaj szlif na jeden cala. No, i on wtedy, jeżeli wie o co chodzi, to powinien coś w ogóle w tym kierunku zrobić. Powiedzieć: OK, nie ma problemu, i wtedy patrzcie też, co on robi, bo zwykle jest jedna maszyna w punkcie ostrzalni. I zazwyczaj, jeżeli my zmieniamy głębokość rowka, na przykład jeden cal, tak, powiedziałem, i patrzę, że gościu już się zabiera do ostrzenia, zakłada mi łyżwę na imadło, już ma ostrzyć. A ja powiem: Wie pan co, może jednak na 3,4 cala. To jest jest różnica, ale w tym momencie ten pan powinien powiedzieć, a okej, okay, dobra i powinien przestawić maszynę, bo za pierwszym razem być może miał maszynę ustawioną na jeden cal, być może, nie wiemy tego nie sprawdzimy, dopóki nie podejdziemy mu tam nie spojrzymy mu na maszynę, tego nie zrobimy natomiast widzimy, jeżeli prosimy o konkretny szlif i on akurat po prostu po powiedział, okej, okay, dobrze naostrzyć, tak, i zakłada po prostu jedzie, chce ostrzyć łyżwę to są dwie możliwości. Albo robi nas w konia i ma tam coś innego, nawet być może nie wie co tam ma założone, albo ma, ale mu się nie chce zmieniać, bo to też tak bywa. Albo, albo yy, ma akurat na tej maszynie jeden cal. I jeżeli właśnie ma ten jeden cal, a chcecie to sprawdzić, czy tak naprawdę jest, to powiedzcie, mówię pan co, nie, to może jednak 3 czwarte. I w tym momencie on powinien zacząć przestawiać maszynę. Jeżeli tego nie robi, to już wiecie, macie go jakby gacza. Nie masz pojęcia, co robisz, albo mnie oszukujesz. Po prostu tak to jest. Ja jestem bardzo jakby uczulony na punkcie ostrzenia. Widzę, kto się zna, kto się nie zna. Potrafię bardzo łatwo takimi prostymi metodami to e, sprawdzić. Bo ja wiem, jak te maszyny działają. Sam ostrze łyżwy. Ludzie, którzy kupują w naszym sklepie internetowym łyżwe zawsze mają je profesjonalnie naostrzone i bardzo mocno tego pilnujemy. Dobieramy te szlify i to jest bardzo dobrze robione. Także my jesteśmy przykładem takiej, e, takiego ostrzenia. Które powinno być. Jest jeszcze kilka takich punktów w Polsce. Natomiast jest bardzo dużo nadal przypadkowych słych punktów. Dobrze, być może za dużo o tym gadam. Ja jestem gaduła, kto mnie zna, ten wie. Natomiast miejcie też pewność, że oglądając ten film do końca, będziecie mieć kompendium wiedzy. Jakby nie będziecie, mo możecie powiedzieć, że będziecie ekspertami w dziedzinie ostrzenia łyżew, ponieważ tyle tutaj tych informacji bardzo szczegółowych, takich branżowych, specjalistycznych się będzie pojawiać. Ok, przechodzimy do punktu numer 3. Nie wolno ostrzyć łyżew samemu. Kiedyś yy, robiło to więcej ludzi, teraz dzięki temu, że jakby ta informacja jakby, yy, jest bardziej publiczna, powszechna, ludzie już wiedzą, że to nie powinno się samemu ostrzyć. Yy, ostrzenie łyżew to nie jest coś takiego jak ostrzenie noża, że weźmiesz sobie gdzieś tam w kuchni na blat weźmiesz sobie osełkę i sobie poostrzysz yy, Nie wolno konie, kompletnie to już jest niezrozumiałe i nie wolno tego robić. Yy, Szlifierką kątową. Niektórzy po prostu szlifierką kątową e, sobie ostrzą łyżwy. Tragedia. Raz, że możesz sobie zrobić krzywdę, dwa, że możesz zepsuć łyżwy, trzy, że w ogóle tam nie ma kompletnie żadnej geometrii. To jest wszystko z ręki robione, to się trzęsie, nie jesteś w stanie z ręki poprowadzić idealnie profilu ostrza. To tak jakbym Cię poprosił, żebyś teraz idealne koło narysował z ręki, a później idealną linię powiedzmy o, o no, no takich wymiarów. Tak? Nie zrobisz tego idealnie z ręki, bo my nie jesteśmy jakby stworzeni do tego, być może ktoś ma to wytrenowane, ale to są naprawdę wyjątki od reguły i jeden na milion zrobi coś takiego idealnie, poprowadząc kreskę czy koło. Skoro takie coś jest dla nas problemem, gdzie ołówek, długopis jest lekki, to gdzie ta szlifierka kątowa, która jeździ i tutaj będziemy się nad nią... Nie, nie robi się czegoś takiego, poza tym to jest zawsze zły szlif. Nie da się zrobić tak precyzyjnego szlifu, jak się w ogóle ostrzy szlifierką kątową. Bo po prostu zrobisz jakiś, nie wiem, rów mariański. Ja zawsze mówię, że ludzie, którzy chcą starego typu właśnie robić głębokie rowki, to jeżdżą na rowkach, które wyglądają jak Tory do Bobsleja, czyli po prostu taki. Taki kanał w zasadzie, no nie wiem, jak to powiedzieć, na takich łyżwach bardzo trudno się jeździ, Można sobie zrobić krzywdę, można zniszczyć sprzęt, zrazić się do łyżew, Kompletnie. Odradzam. Dajcie to po prostu nawet już do byle jakiego punktu ostrzenia, byle nie tylko robić e, z, z szlifierką. Ok, teraz troszeczkę bardziej o tym szlifie. Szlif dopasowuje się do osoby do preferencji danej osoby, do jej umiejętności, do jej wagi. Jeżeli przychodzi do mnie zawodowy łyżwiarz, to on mi mówi, jak ja mam, mam, mam mu naostrzyć łyżwy, bo on wie i on nawet jeżeli ja bym mu powiedział, on by mi powiedział, nie wiem, proszę mi naostrzyć na 3 ósme cala, a te drugie, bo zwykle mają kilka par łyżew albo ostrzy, a te drugie poproszę na pół cala, to on bardzo dobrze zna różnicę w tych ostrzeniach. On tego naocznie nie jest w stanie sprawdzić. Ja też naocznie jako ekspert w tej dziedzinie znam się bardzo dobrze. Nie jest nikt w stanie gołym okiem stwierdzić, jakiego rodzaju to jest głębokość szlifu. Nie jesteś w stanie tego zrobić, nikt tego nie jest w stanie zrobić, dlatego trzeba zaufać tej osobie, która ci ostrzy, jeżeli sobie nie ostrzysz samemu. Dlatego też zawodowcy często chodzą, ludzie, którzy po prostu żyją z tego, że jeżdżą na łyżwach, chodzą. Tylko do konkretnych osób ostrzyć łyży, bo wiedzą, że ta osoba zrobi im tip-top, bo od lat im to na przykład tak, w ten sposób e, robi. E, w momencie, gdy jest to osoba przypadkowa i na przykład przyszedłby zawodowiec i powiedział tak i tak i on to później założy na, na lód, on wie, od razu czuć, bo tego nie widać, ale jak się założył łyżwę na nogi, to czuje, że to nie jest to, o co prosił, i wtedy może przyjść z pretensjami. I wtedy są takie niefajne sytuacje, kiedy faktycznie no jest to trudne do udowodnienia, bo było to jakiś czas temu robione i już jest trudno to sprawdzić, chyba że gdzieś tam na kamerach będzie sprawdzić, ale trudno, trudno jest sprawdzić na kamerach, bo to było trzeba tak bardzo mocno przybliżać, że to będą same piksele, żeby sprawdzić, jak tam taka podziałka mała akurat na tej maszynie wygląda. No chyba że ktoś by miał kamerę bezpośrednio tutaj na punkt szyfierski, a takich kamer w Polsce z całą pewnością nie ma, więc jest to bardzo trudne do, do zrobienia. No i jakby porządny punkt z ostrzeniem, z łyżwami, porządny sklep nie pozwoli sobie na coś takiego. Jeżeli ktoś przyjdzie i powie mu, że tak i tak ma być zrobione, a później się okazuje, że to nie jest tak zrobione. To te skucha, to jest kucha. Dla tej osoby, dla tego zawodowca, który przyszedł, zaufał komuś, dał mu łyżwy do ostrzenia i okazało się, że są źle naostrzone, są po prostu kompletnie inaczej, że oszukany został, więcej nie przyjdzie do tego punktu. To wiadomo. Więc punkty, które cieszą się dobrą renomą, do której wracają zawodowcy, to są dobre punkty. W tych punktach wiadomo, jak ostrzyć łyżwy, a nie całkiem przypadkowo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Jeżeli nie wiecie, jaki dobrać do siebie szlif, bo zawodowcy wiedzą, tak? Natomiast osoba, która, no nie wiem, jeździ rekreacyjnie, jest sezon akurat na łyżwy 3-4 miesiące w roku, kiedy te białe orliki, czyli otwarte lodowiska pod galeriami handlowymi i w różnych innych miejscach, ee, mosiry, osiry, e, miejskie ośrodki stawiają i nie wiecie, jak naostrzyć swoje łyżwy, to musicie po prostu trafić do kogoś, kto wam dopasuje ten szlif do waszych preferencji i umiejętności. I taką osobą, między innymi, jestem ja. Możecie zawsze mi w komentarzu albo wysłać do mnie maila i się podpytać, jaki powinienem mieć szlif, odpowiadając na kilka pytań. Uwaga, te pytania tutaj podam też przy okazji, gdzieś tam pod innymi filmami niektórzy ludzie wplatają w to wzrost. Nie wiem, skąd się to wzięło, wzrost w ogóle nie jest istotny w ostrzeniu łyżew, natomiast istotna jest waga. Twoja fizyczna waga. Nie niedowaga, nadwaga, gruby, chudy, nieważne, mnie on nie interesuje. Waga, fizyka, fizyka, waga. Dwa, czy masz jakieś kontuzje przewlekłe, bo jeżeli masz problem z kolanami, z kręgosłupem, to powinieneś mieć płytszy rowek, żeby ostry rowek, głęboki rowek zbytnio nie obciążał Twoich stawów. Po prostu. I czym głębszy rowek, tym bardziej pogłębiasz swoją, bardziej narażasz się na kontuzję, biorąc pod uwagę to, że masz jakieś dolegliwości. Umiejętności, czyli czy potrafisz jeździć samodzielnie. Jeżeli nie potrafisz jeździć samodzielnie, to powinieneś mieć trochę głębszy rowek, żeby po prostu na początku się nauczyć. Jeżeli potrafisz jeździć dobrze samodzielnie, na zasadzie przemieszczasz się w każdym kierunku, to możemy ci już tutaj dopasowywać. Z względem też tego co chcesz robić, jeżeli chcesz się nauczyć hamowania bokiem i na razie sprawia Ci to duży problem, to już dla mnie jest informacja że niezależnie od tego co Ty tam masz, jakie inne preferencje, powinieneś mieć płytki rowek, bo wtedy jesteś w stanie wyprowadzić ślizg bokiem i wtedy się nauczysz, a do regularnej jazdy powinieneś mieć wtedy inny rowek, jest to dosyć skomplikowane, dlatego tak jak widzicie ja tutaj teraz naparzam cały czas jak Katarynka, jeżeli jest to tu much dla Ciebie, to po prostu napisz do mnie w komentarzu a w opisie tego filmu, pod tym filmem, w opisie jest Schemat pytań, na które chciałbym, żebyś odpowiedział, odpowiedziała. Biorąc pod uwagę odpowiedzi na te pytania, odpowiem ci, jaki powinieneś mieć, powinnaś mieć szlif. I to chyba uprości całkiem sprawę. Punkt numer 5. Dbaj o szlif. Skoro już wiemy, że ten szlif jest tak istotny, niezłatwo znaleźć dobry punkt, który ci to dobrze będzie robił, dobrego szlifierza, to powinieneś, powinnaś dbać o ten szlif, jak najlepiej potrafisz. Wszystkimi możliwymi środkami, ponieważ jest to, nazwijmy, towar deficytowy. Ja też w zeszłym roku robiłem coś takiego, że jeszcze robiłem wysyłkowe ostrzenie łyżew, natomiast w tym roku odeszliśmy od tego po prostu. Nie daliśmy rady logistycznej, było tyle od Was e, tych paczek, to się potem mieszało. Paczki często były źle opisane, łyżwy nie były po, pozwiązywane ze sobą, nie wiadomo było, która jest która. E, było z tym bardzo dużo problemów, więc w tym roku naprawdę odeszliśmy od tego. Skoro już wiemy, że są takie problemy z tym, żeby naostrzyć komuś dobrze łyżwy, jeżeli już trafiliśmy, że są fajnie naostrzone łyżwy, na przykład ktoś kupił łyżwy u nas, w naszym sklepie, ma dobrany szlif, perfekt, super, fajnie zrobione, to powinieneś o niego dbać. Najlepiej jak potrafisz, czyli chodzić na przykład w ochraniaczach na e, płozy, i to są ochraniacze takie, które. To są akurat łyżwy też mojej żony. Ona w nich chodzi, w tych ochraniaczach. To są ochraniacze dochodzenia bardzo fajne takie. Widzicie tutaj, ciach, w ten sposób. Ochraniacze kosztują te akurat w, ty, w tym momencie, no bo nie wiem co będzie za pół roku, kosztują 7 tych. To są ochraniacze na całe życie. Jeżeli ich nie zgubicie, bo one się nie zepsują. One są naprawdę zrobione solidnie. I nie spadają podczas chodzenia. Wtedy sobie tak zakładasz i masz pewność, że Twój szlif zaraz po zejściu z lodowiska jest chroniony. Zauważcie, jak zawodowcy pilnują swojego szlifu. No że figurowi, hokeiści i tak dalej. Wszyscy bardzo mocno o to dbają, chodzą w ochraniaczach. Na, na łyżwy do tego stopnia, że czasem po prostu zapominają ich ciągać i wchodzą w tych ochraniaczach na, na lód. Przez co jest od razu bamy jest upadek wtedy jest trochę śmiechu, ale jest to dosyć powszechna przypadłość wszystkich osób, które często jeżdżą na łyżwach i dbają o szlif. To jest jeden rodzaj ochraniaczy, to jest ochraniacz taki właśnie do chodzenia jest jeszcze drugi. Coś takiego, w tych się nie chodzi, to są innego, ja tak przechowuję łyżwy dzieciaczków moich, bo im ubieramy i tak łyżwy pod samym lodowiskiem, bo my to robimy, więc po prostu mamy, nie chodzimy wtedy w łyżwach po lodowisku, oni tego nie robią, natomiast chodzimy w takim, mają coś takiego, w tym się nie chodzi, bo poni ponieważ no to się po prostu dziura zrobi jak się będzie chodziło na płozie. I to jest taki ochraniacz dzięki któremu tutaj zawsze łyżwa sobie obkapie z tego śniegu, ona jest mokra. Odparuje. To jest bardzo ważne. My tego bardzo pilnujemy. Każdy zawodowiec tego bardzo pilnuje. Ty tym bardziej powinieneś po prostu o to dbać. To nie kosztuje fortuny. To nie kosztuje fortuny. Ojeść nie woła jak ja to mówię, a lepiej coś takiego mieć, mieć zrobiony tip top niż potem narzekać. Dobrze kolejny punkt. Jak rozpoznać, czy łyżwy są naostrzone? Teraz zdarza się, że otrzymuję telefony od yy, troszeczkę złego klienta, który mi mówi: Wie pan, co ja płaciłem za ostrzenie łyżew, a one przyszły nie naostrzone. I wtedy ja się pytam: "Okej, OK, ale jak pan to sprawdził? No wie pan, no bo mm, tu nie ma takiego rowka, ja nie widzę tu rowka. I bardzo dobrze, bo ten rowek jest tak mały, że go się da tylko spojrzeć, zobaczyć, jak się popatrzy. Pod światło, i on naprawdę i tak jest mały, w zależności też od tego, jaki, jaką głębokość szlifu ci dobraliśmy, albo sobie sam wybrałeś, wybrałaś. Natomiast tego nie widać gołym okiem tak po prostu. Najprostsza metoda, aby sprawdzić, czy łyżwy są naostrzone, czy są ostre, to nie jest to, że ja patrzę i tutaj nie ma rowka. Nie wyobrażajcie sobie takiego rowka, który widzicie, że to jest rowek, że są takie noże, tak? Z zagłębieniem wyraźnie w środku. Nie ma czegoś takiego. To jest jakaś stara, w ogóle naleciałość kiedyś, właśnie może ludzie, którzy ze szlifierką robią tak robili, Natomiast dzisiaj się ostrzy zupełnie inaczej, technika poszła zupełnie do przodu, więc panią tego nie polecam, natomiast zawsze możecie dać mężczyźnie jakiemuś albo komuś, kto po prostu się na to porwie, że tak powiem, aby sprawdził nam szlif. I jak się to robi? Ja robię to w najprostszy, łopatologiczny sposób. Oczywiście można sprawdzić jeszcze wiele innych rzeczy, na przykład jak to, czy jakby do, jak jest tutaj wypalona nam. Dobra, nie będę może o tym mówić, bo już za dużo bym powiedział Wam rzeczy, a, a chyba nie o to chodzi. W każdym bądź razie prosto jest zrobić w ten sposób, że ja sobie płytkę paznokcia tak na krawędzi łyżwy sobie przykładam, zjeżdżam w dół i ja widzę, że mi pazur zostaje. Po prostu jakby ta płytka mi się... Dlatego mówię, panią nie polecam, bo często macie jakieś tam zrobione pazurki, natomiast faceci, nawet jeżeli macie piękne, zadbane paznokcie, to Wam się nic wielkiego nie stanie. Tak się to Sprawdza, i wtedy wiadomo, że jest ostry. Jeżeli nie chce, mi tutaj kawałek pazurka, dosłownie widzę, że ta płytka nie schodzi, to prawdopodobnie już jest już przytępiona ta łyżwa, bo można to sprawdzić później również po czasie. Tak tak jak mówiłem, jest jeszcze parę innych knifów, które się po prostu patrzę, ale to może nie o tym w tym filmie, bo to bardziej chyba do zawodowców już bym albo ludzi, którzy by chcieli być zawodowcami, to w ostrzeniu łyżew, to bym im to wtedy mógł powiedzieć. Dobrze, to przechodzimy do kolejnego punktu. Na jak długo takie ostrzenie wystarcza? I to jest bardzo trudne do oszacowania, ponieważ to zależy od tego, gdzie jeździsz, jak dbasz o szlif, czy chodzisz po gumach, czy chodzisz po betonie, to już w ogóle nie masz wtedy szlifu, powinieneś od razu iść na ostrzeć, bo już na nowo, jak wystarczy, że raz nadepłeś na beton, na coś po prostu, co zrobiło taki szczęk metalu o beton, o, o po prostu, nie wiem, asfalt, tak, nawet... To wtedy już powinieneś iść na oczywiste, bo już masz po, po prostu stępioną część e, szlifu. Nie wiadomo jak wam powiedzieć, po prostu, bo to zależy od tego, jak jeździsz, gdzie jeździsz, jak często jeździsz, co trenujesz, co chcesz trenować, czego się chcesz uczyć e, i tak dalej, jak o to wszystko dbasz. Więc, tak mówiąc ogólnikowo, ja zawsze mówię, że dobrze jest raz na rok, jeżeli jeździsz tak po prostu 3-4 miesiące rekreacyjnie powiedzmy 30 razy w roku wychodzisz na lodowisko, tak? Z rodziną po prostu, albo samemu, no nieważne, ze znajomymi. I po prostu jeździsz te 30 razy w roku. Powinieneś raz do roku po prostu przeostrzyć sobie łyżwy, żeby mieć zawsze je na dobrym poziomie. Jak rozpoznać, kiedy już łyżwy są tępe? Rozpoznajemy to po tym, że nie trzyma nam krawędź. To też jest taki żargon, bardziej slang, powiedzmy, branżowy. Natomiast jak robię zakręt i czuję, że ta... Łyżwa nie trzyma, że ona mi zaczyna myszkować, że puszcza mi krawędź i po prostu łyżwa mi może ujechać, a ja wtedy zaczynam upadać albo czuję, że mogę zaraz upaść. To znaczy, że już się kwalifikuje, nadaje się do ponownego naostrzenia. Bo to już jest znak po prostu, że ta krawędź nie jest tak ostra, jak wam przed chwilą pokazywałem, że, że tam ten pazurek schodzi, tylko już, już to nie jest takie widoczne. I mogę sobie wtedy faktycznie w domu wziąć, poprzejeżdżać i tu nie trzeba siły dawać. Ja sobie tak po prostu zjeżdżałem delikatnie. Jeżeli delikatnie jeździsz pazurkiem i nie schodzi ci ten pazurek, widzisz, że po prostu ta krawędź nie, nie jest ostra, po prostu nie schodzi. No to znaczy, że się nadaje do przeostrzenia. I to też nie patrzcie tylko i wyłącznie na ten pazurek, bo to jest takie proste ułatwienie, jakby ja czasami bardzo skomplikowane rzeczy staram się wam pokazać w taki bardzo prosty sposób. Wręcz zawodowiec mógłby przyjść. Teraz się niektórzy się z Was czepiają, nie? bo potem nie mówię o wszystkim. Natomiast ja to bardzo mocno spłycam, że tak powinno być. Dlatego oto to to, to to, właśnie, dlatego to spłyciłem. Ok. W każdym bądź razie, jeżeli wam nie trzyma, jeżeli widzicie, że na zakrętach jest coś nie tak, jeżeli widzicie, że po prostu te łyżwy zaczynają mieszkować, Prowadzicie po swojemu, to znaczy, że powinniście naostrzyć łyżwy. I po prostu każdy to indywidualnie musi sprawdzić doświadczeniem na lodowisku. Trudno jest doradzić to na odległość, bo tak jak mówiłem, to zależy od wielu, wielu czynników. Skoro już wiemy, że możemy mieć już powiedzmy lekko tępę łyżwy i powinniśmy je ostrzyć co jakiś tam czas. No, zawodowcy często ostrzą raz na tydzień albo co trening, Natomiast ktoś, kto częściej używa, to powiedzmy raz na miesiąc, raz na sezon, ok? Możesz przedłużyć żywotność Twojego szlifu takimi ręcznymi ostrzałkami. One są po prostu dodatkowymi takimi szarperami, które sprawiają, że tą krawędź Ci jeszcze raz jakby wyprowadza. Jeżeli będziesz miał już lekko tępe łyżwy i nie będziesz miał możliwości wysłać komuś albo gdzieś naostrzyć profesjonalnie tych łyżew, możesz sobie przedłużać żywot, tych półs, tego ostrzenia, szarp takim właśnie ostrzałką do łyżew, to nie jest idealne rozwiązanie. To rozwiązanie jest na chwilę, to jest takie, wiecie o co chodzi, to, to zaraz znowu wyjdzie, tak? Ten szlif dalej jest zepsuty, natomiast troszeczkę to pomaga i, i no przedłuża żywot. Idealna sytuacja, jeżeli po prostu po każdym wyjściu na lodowisku robisz. Tym, tą ostrzałką, bo wiele osób właśnie źle używa ostrzałki do ostrzy, takiej ręcznej, którą sobie możesz robić. Wiele osób to robi właśnie za późno, czyli jak już łyżwy są tempe, to wtedy zaczyna je ostrzyć tą ostrzałką. No i to na chwilę pomaga, ale generalnie. Za chwilę schodzi w trakcie godzinnego wyjścia na łyżwę. Być może będzie musiał 5 razy schodzić i sobie tam poprawiać ten szlif, bo on po 6, 7, 8, 10 minutach, jakby już się znowu dewaluuje i jest taki sam, jaki był wcześniej, czyli tempy. Ta ostrzałka idealnie działa w momencie, kiedy. Ty masz świeżo naostrzone łyżwy, idziesz na ślizgawkę, schodzisz, przejeżdżasz sobie w domu nawet, tak? Ale po każdym wyjściu, po każdym wyjściu przejeżdżasz sobie te płozy swoje tą ostrzałką i znowu masz jakby nadregenerowany ten szlif. Ona bardzo fajnie przedłuża żywotność szlifu, kosztuje też niecałą stówę, więc myślę, że fajny gadżet, fajna rzecz dla ludzi, którzy chcą mieć zawsze perfekcyjnie wszystko ładnie, przygotowane i nie mają możliwości szlifowania tych ostrzy, po prostu tych płus. Częściej, bo ja fizycznie ja muszę się przyznać, że tego nie używam, z tego względu, że ja mam możliwość ostrzenia sobie sam u siebie i mam, mogę sobie codziennie naostrzyć i sobie naostrzę tak, jak chcę. Natomiast osoby, które nie mają takiego komfortu, nie mają gdzieś tam sprawdzonego szlifierza, taka opcja jest bardzo fajna. Jest to, jest to fajna rzecz, żeby po prostu sobie przedłużyć żywotność tego szlifu i być może nawet po roku czasu dalej ona będzie ostra i dalej będziesz mógł sobie mogła wykorzystywać i jeździć na, na, tym, na tym szlifie chociaż pamiętajcie normalnego, dobrego szlifowania takiego profesjonalnego nie zastąpi nic natomiast to jest naprawdę taki fajny gadżet, który pomaga gdzieś nie można tego porównać z ostrzeniem 1 do jednego, ale na pewno pomaga w utrzymaniu wysokiej jakości ostrza punkt numer 9 jakie są rodzaje szlifów ostrzeń, profilerowków i tak dalej. Tak jak mówiłem, są dwie jakby metryki do tego. Są cale i są milimetry. Ja używam częściej cali, ponieważ milimetry, mimo tego, że są mi bliższe, bo są europejskie, to te maszyny, których my używamy, one lepiej się eskaluje w calach. One są w ogóle z za wielkiej wody, więc wiadomo, że łatwiej nam jest to skalować. Natomiast powiem Wam też tak. Ja jako doświadczony już łyżwiarz, jak dostanę szlif 1 cala albo 7 ósmych cala, to ja tego nie jestem w stanie tak bardzo dobrze rozróżnić. To jest tak mała różnica, że trudno jest to wyczuć na płozach. Myślę, że każdy zawodowiec się z tym zgodzi, że jeżeli przesuniemy mu tam o, o do, dosłownie no, no ten milimetr, ten radius, ten promień tego koła i, i ten, ten rowek będzie inny. Jest to bardzo trudne do wychwycenia przez zawodowców, tak? Przez zawodowców jest to tak minimalna różnica, że trudno jest to wychwycić. Tym bardziej ym, lepiej jest wtedy stosować większe przeskoki, bo wtedy już czuć, tak? cal cala trzy cala to już czuć, a jeden cal a pół cala to już bardzo mocno czuć, tak? I pomiędzy tym są oczywiście inne, inne jeszcze jednostki. Ja Wam tutaj podrzucę grafikę, żebyście widzieli jak to wygląda mniej więcej. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o ostrzenie. Osoby, które przychodzą do mnie z milimetrami, ja to po prostu sobie konwertuję na cale na i, i tyle. Ja tu mam nawet taką fajną ściągę i widzę, że 21 mm to jest 7,8 cala i tak dalej. Większość już znam e, też na pamięć, ale czasami po prostu dobrze się jest w tym. Kierować. I teraz tak, 1 cal to jest płytki rowek, 3 czwarte cala to jest głębszy rowek, pół cala to jest już głęboki rowek. Trzy cala, to jest bardzo głęboki rowek. Jeżeli chcecie komuś naostrzyć na płasko, to się ostrzy w momencie, kiedy naprawdę chcemy się nauczyć hamowania bokiem, ślizgu bokiem, jest nam bardzo trudno. A jeszcze lód, po którym jeździmy, jest twardy, dobra, za dużo chyba gadam. To się robi wtedy na półtorej cala i czasami widzę że szlifierze są wręcz, wręcz zdziwieni, jak to na półtorej cala. Przecież to w ogóle nie jest ostrzenie, to się mówi tak na płasko. Takie są um, głębokości rowków. Jeżeli kompletnie nie wiecie, jak sobie naostrzyć, to tak jak mówiłem w opisie tego filmu. Są pytania, na które, jeżeli odpowiecie mi w komentarzu, albo najlepiej wyślecie mi maila, bo maila obsługuję dużo częściej niż komentarze na YouTube, więc szybciej otrzymacie odpowiedź. To ja wam dopasuję szlif, który powinniście, moim zdaniem, mieć na podstawie tych odpowiedzi, które mi udzielicie. Są jeszcze inne rodzaje rowków tak zwane są kanały Z. Są trapezy, natomiast odejdźmy jakby od tego. Wielu zawodowców, ja też sam to próbowałem i jakby na tym nie jeżdżę, nie potrzebuję, uważam to za niepotrzebną dla mnie zmianę. Ona nic w moje życie lepszego nie wniosła. Jeżeli kogoś interesują tego rodzaju szlify. To można spróbować, natomiast od razu wam skracając, jakby long story short, większość zawodowców i tak wraca po prostu, większość, zdecydowana większość, jeżeli nie wszyscy, wraca po prostu do regularnego szlifu. I ja jestem tego też przykładem. Zmiana geometrii płozy. Co to jest takiego? To jest coś takiego, kochani, że jak sobie weźmiemy Łyżwy, jak sobie ją położymy na stół, nie wiem czy tutaj będzie widać, chyba nie, natomiast wiemy, że tylko część tej płozy, tego ostrza będzie miała styczność z lodem. I teraz przypuśćmy, ja że, że tak jak tutaj trzymam, że ta część płozy dotyka lodu, a reszta jest delikatnie w powietrzu. I to zależy potem, jak ja pochylę się w kolanach, pochylę się na łyżwach, czy bardziej przyniosę ciężar do przodu. Bardziej do tyłu. Natomiast jak stoi neutralnie, to tylko jakaś część płozy, nie cała część, bo wiemy, że ona jest le lekkim banankiem, taka jest zaokrąglona, to tylko jakaś część tej płozy dotyka lodu. To można bardzo łatwo sprawdzić również na stole, dlatego mówię tutaj, no nie za bardzo będzie to widać w kamerze, już wiem. W każdym bądź razie możecie sobie sami sprawdzić. I teraz u siebie w domu na, na stole. Natomiast zmiana geometrii płozy to jest zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni, która dotyka lodu e, przez to, że na przykład jest większy banan to wtedy jest zmniejszona, albo właśnie jest tak jak tutaj, jest dosyć wypłaszczona, więc jest bardzo szeroka, duża jest y, y, część płozy, która jest na lodzie to jest raz i dwa że możemy jeszcze tą odległością, y, tą ilością płozy, która dotyka lodu, możemy jeszcze sterować przód, tył, bo jeżeli zrobimy tyle samo, ale z tyłu, to wtedy będę jeździł mocno na piętach. jeżeli przesuniemy to tu w przód to będzie moja łyżwa bardziej agresywna i będzie jeździła bardziej w przód po prostu normalnie, jak wstanę na łyżwy, to automatycznie łyżwa będzie bardziej pochylona do przodu. I są takie triki, które robię ja też moim klientom, moim hokeistom, gdy mówię: Daj, no tam stówkę więcej, zapłać, zrobię ci coś fajnego z łyżwą. Ja to nazywam takim tuningiem łyżwy. To tak troszeczkę jakbym zmieniał w Twoim samochodzie zawieszenie na sportowe, i nagle bym ci powiedział: Wiesz, no tutaj coś ci zmieniłem, zobacz jak ci jeździ. I ty nagle wchodzisz, no to mówisz: Wow, ale kontrola, wszystko to, to. Więc to są tego typu zabawy. My się tym też bawimy. Naprawdę tylko. Wyspecjalizowane punkty Blade Master Sport Rebel Service potrafi to zrobić, więc zachęcam. Tych, którzy chcą coś więcej popróbować, którzy chcą zrobić yy, progres, oraz yy, robię to też ludziom, którzy bardzo często, bardzo mocno jeżdżą na piętach i po prostu upadają często gdzieś tam. Bardzo często ich prostuje, upadają na tyłek do tyłu, co jest dosyć niebezpieczne. Często moim klientom robię na zasadzie dobrze, daję Ci tutaj, zrobię taki myk, zrobimy to do przodu, i jakby przez to, że przesuwam mu środek ciężkości na płozie do przodu, to jakby już pomogłem mu i nie ma tego upadania do tyłu. To tak w skrócie jest zmiana geometrii płozy. No, może tyle. Nie będę dłużej mówił, bo już widzę, że ten film i tak długo trwa. Jest to taki kompendium wiedzy, natomiast yy, to tyle Wam chciałem powiedzieć o zmianie geometrii płozy. T-Blade. Co to takiego? To są takie płozy, które wyglądają tak troszkę kosmicznie. One zwykle są ładnie pomalowane w takie błyszczące kolory. To jest płoza, która nie składa się tak jak tak jak tutaj widzicie, z takiej ilości stali, tylko tam jest dosłownie 2-3 mm grubości stali i to wszystko. Przez co ta płoza jest znacznie lżejsza, bo największą wagą z całej płozy, gdybyśmy ją odczepili od tego buta, to największa waga z tej płozy to jest to ostrze, tak? To jest ta stal. Ona waży najwięcej. Jakby wiemy, metal jest cięższy niż plastik, prawda? On jest jeszcze w środku pusty przecież, więc... Yy... Zastosowano właśnie ostrza T-Blade, w, w których ilość tej stali jest znikoma, jest malutka. Dzięki czemu znacznie zredukowano wagę tych łyżew. I teraz T-Blady są ok jeżeli chodzi o takie właśnie freestyle i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ jak się jeździ na T-Braidach, to się ma wrażenie, że jakby się nie ma łyżew na nogach. W sensie naprawdę jest, są one tak lekkie, że po prostu dzięki temu jestem w stanie szybciej, mocniej na tych łyżwach po prostu wykonywać jakieś szybkie, agresywne triki, ruchy. Dlatego tak dużo osób jakby trudniających się, ćwiczących freestyle czy taką efektowną freestyle'ową jazdę na łyżwach, ma te t blade bo po prostu te T-blady troszkę w tym ułatwiają, są one też dosyć jak dla kogo też, ale są, yy, są one widowiskowe, jakby ładnie wyglądają, przyciągają wzrok, yy, więc tak to wygląda. I t blady z racji tego, że tam jest tylko bardzo mała część tej stalki, tej, tej stali, która którą się ostrzy, ich się w zasadzie nie ostrzy. A jeżeli się je ostrzy, to tylko i wyłącznie u mistrzów ostrzenia. Nie możecie dać tego. Te blade'ów yy, według producenta się w ogóle nie ostrzy, tak? Natomiast ja znam przypadki, sam bym sobie też naostrzył te bladey ale to trzeba wiedzieć jak. Ponieważ zbyt mała ilość stali, bardzo blisko plastik, nie możesz normalnie prowadzić koła szlifierskiego, ponieważ stal się nagrzewa, stopi ci ten plastik i, i, i ta stal, przez to, że się zbyt nadmiernie nagrzeje, ona ci się powygina. I wtedy jest lipa, zepsułeś komuś ostrze. Natomiast da się to zrobić, natomiast to robią tylko i wyłącznie naprawdę mistrzowie w swoim fachu, a tak generalnie producent w ogóle odradza ostrzenie. Ostrzy T-Blade, bo wie, jakie jest, jak duże ryzyko jest, że ktoś nie podoła zadaniu. Więc tak to wygląda, dlatego często te ostrza T-Blade po prostu są, już się kupuje je naostrzone. To jest wyjątek od reguły, że ostrze T-Blade jest zwykle już naostrzone fabrycznie i się wybiera już te ostrze w odpowiednim rozmiarze SML na przykład i w odpowiednim radiusie, czyli głębokości. Rowka. I to jest wyjątek od reguły, to jest taka freestyleowa rzecz, to jest taki ukłon w stronę freestyleowców, których w Polsce jest coraz więcej. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Bardzo fajnie, że się tym bawicie, pałacie, bo to cały czas rozwija łyżwiarstwo w Polsce. Jest to widowiskowe, fajne. Super. No, znowu się nagadałem, nie? Znowu się nagadałem. Spróbuję to wyedytować, żeby to było krócej, bo ja już tu widzę na kamerze, że mam 42 minuty, więc trochę długo gadam. Już nie przedłużam. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, e, rzeczy, których nie porównałem, albo rzeczy, o których nie powiedziałem w tym filmie, to proszę piszcie w komentarzu, piszcie mi maile. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo, że wytrwaliście do końca tego materiału. Cześć, trzymajcie się. Hej.